Jacek Czekalski, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów. A co dziś w programie? Pokażemy m.in. jak przebiega akcja szczepień przeciwko COVID-19. To znaczy mamy zaszczepionych drugą dawką powyżej, dwoma dawkami, powyżej 150 osób, pierwszą dawką powyżej 350 i Astrą powyżej 150. Powiemy o spowodowanych pandemią, problemach dzieci i młodzieży. To nie są jeszcze takie czynne myśli samobójcze. Będzie też historia z happy endem. W Aleksandrowie odnaleziono skradzione auto z butlami z tlenem dla szpitali. Widzę, że są. Nie wiem, czy wszystkie, ale teraz podchodziłem do auta, to wszystko to, co było, jest. A na początek samorządy, które walczą o pieniądze podatnika i walczą różnymi metodami. Łódź postanowiła zadbać o swój budżet pieniędzmi aleksandrowian. Do skrzynek mieszkańców trafiła korespondencja z Urzędu Miasta Łodzi, a w kopercie znajdziemy kartę łodzianina i apel prezydent Hanny Zdanowskiej do skorzystania z programu zniżek i loterii pieniężnej. Jednym z warunków jest rozliczenie podatku w Łodzi. Tutaj było na tych skrzynkach właśnie pełno tych kart. Jesteśmy zaskoczeni, a może nawet powiem więcej, oburzeni. To zdanie samorządowców, którzy obawiają się, że karta łodzianina oferująca porcję zniżek na usługi i rozrywkę odbierze gminie sporą część podatników. Bo żeby z nich skorzystać, trzeba rozliczyć PIT w Łodzi. No, działanie nie fair, podbieranie sobie tak raz, że mieszkańców, dwa przede wszystkim podatników. No i jest to granie na uszczeplanie i dochodów jednych jednostek samorządu terytorialnego kosztem drugich. Myślę, że no, tak nie powinniśmy się zachowywać, powinniśmy tutaj w tym naszym regionie łódzkim raczej współpracować niż rywalizować o dochody, no bo proste takie przełożenie, po prostu podbieranie sobie tych ludzi będzie uszczuplało te dochody. No. A jest o co walczyć. Wpływ z podatków to olbrzymia suma w gminnym budżecie. W tegorocznym aż 45 milionów złotych. Starczy na spore inwestycje dla mieszkańców, ale jeżeli Łódź odbierze część tej sumy, budżet się skurczy, a część inwestycji stanie pod znakiem zapytania. Oczywiście wiąże się to z tym, że znakomita część środków finansowych pozostałaby w budżecie samorządu Łodzi, a jest to no, bardzo ważne, żeby wpływy z podatków mogły zasilać nasze inwestycje, budowę dróg, inwestycje oświatowe, oświetlenie, no, wszystkie potrzeby, które zgłaszają mieszkańcy i które rzeczywiście stanowią o rozwoju każdego samorządu. No, oczywiście namawiamy naszych mieszkańców do tego, aby absolutnie nie korzystali z tych propozycji. A co na to mieszkańcy? Jest to taka mało elegancka forma pozyskiwania budżetu Łodzi. Z tego nie skorzystam, ponieważ wiąże się z wprowadzeniem podatku do Łodzi oraz mniejszym udziałem wpływów w aleksandrowskim budżecie. O tym, że większość z nas wie, o co chodzi z tymi podatkami, świadczy fakt wciąż rosnącej liczby mieszkańców napędzających rozwój gminy, a podatki w tym pomagają. Na przełomie lipca, czerwiec-lipiec otwieramy w Aleksandrowie żłobek Bąbelki. Warunkiem przyjęcia dzieci do żłobka będzie meldunek na terenie Aleksandrowa, gdyż sami jesteśmy z Aleksandrowa Łódzkiego i chcemy wspierać tutaj naszych mieszkańców. Młodzi widzą w Aleksandrowie potencjał, starsi zobaczyli już dawno. A jak dobrze się żyje i widać, że gmina się rozwija, to po co płacić podatki w Łodzi? Moje już trafiło do kosza, tylko to jest od znajomych, tak? Czas na kolejne tematy. Pod koniec stycznia aleksandrowski ZOS rozpoczął szczepienia mieszkańców naszej gminy przeciwko COVID-19. Są więc już i tacy, którzy przyjęli drugą dawkę szczepionki. Do punktu przy Pabienickiej każdego tygodnia zgłasza się 60 osób. Nic jednak nie zmieniło się w liczbie dostarczanych szczepionek. Wciąż jest to tylko 30 nowych dawek tygodniowo. Jeśli tak dalej pójdzie, szczepić będziemy się latami. Jako pierwsza z rodziny. Właściwie zapisanie się na szczepienie w naszej gminie graniczy z cudem. Owszem, zapisać się na listę rezerwową możemy, ale będziemy 1500 osobą w kolejce.
Nie mamy dalej zapisów, tylko dalej w momencie przyjścia szczepionek szczepimy osoby z list rezerwowych. Tak? Także sukcesywnie ta lista rezerwowa oczywiście się zmniejsza, no ale zmniejsza się o 30 w tygodniu. Tak? Także w miesiąc to jest 120 osób tylko. Tak? Ile udało się już tych seniorów takich zaszczepić? To znaczy mamy zaszczepionych drugą dawką powyżej, dwoma dawkami, powyżej 150 osób, pierwszą dawką powyżej 350 i Astrą powyżej 150. No to jest 650 osób. 650 osób to kropla w morzu. Jednak zarówno w przychodni Kamet, jak i w aleksandrowskim ZOZ-ie tygodniowy limit szczepionek to wciąż 30 nowych dawek i 32 dawki. Wciąż szczepimy seniorów 70-80+, bo to te roczniki mogły zapisywać się jako pierwsze. Póki nie wyszczepimy osób z listy, nie jesteśmy w stanie przyjąć kolejnych. Bo to się wydłuża, tak? Dlatego wstrzymaliśmy zapisy na listę z uwagi na to, że po prostu mamy tych szczepionek tyle, ile mamy. Na liście rezerwowej wciąż jest 1500 osób, właśnie 70+. Jak to się dzieje, że właściwie w Aleksandrowie to oni w ogóle nie mają szans, a jadą gdzieś, nie wiem, do Głowna, do jakiejś małej miejscowości Biała, gdzieś tutaj mnóstwo ludzi słyszałam, i tam nagle właściwie na szczepienie czekają, nie wiem, 3, 4, 5, 6 tygodni. Oznacza to, że tam ta przychodnia może mieć więcej tych szczepionek? Nie, więcej nie. Myślę, że po prostu nie było takich zapisów, jak u nas poszły zapisy. Być może, że mają również osoby, jeśli chodzi o populację osób, którymi gmina się opiekuje, może młodsze. Tak? I też wtedy z automatu te osoby 80+, 70+ nie wchodziły na te listy, czyli te pierwsze zapisy. Osoby 70+ są szczepione preparatem firmy Pfizer. W połowie marca do Aleksandrowa przybyło 150 sztuk szczepionki firmy AstraZeneca dla osób 60+, ale jak szybko się pojawiły, tak szybko zniknęły. Dlatego wielu Aleksandrowian szuka krótszych terminów poza granicami naszej gminy. Oficjalnie mój rocznik miał się rejestrować w czwartek, 15 marca, a ja już we wtorek dostałam SMS-a, że jest termin mojego szczepienia i podano mi 27 marzec, tylko miejscowość. Najpierw było Skierniewice. No i w formie tonowej proszę tak to lub nie, no to ja nie, potem Ozorków to nie, no i trzecia informacja Łódź Pomorska 106. No i ja mówię tak. Pomimo zapisania się na listę rezerwową, nic nie stoi na przeszkodzie, by szukać krótszych terminów w innych punktach, jak to zrobiła pani Halina. Biorąc pod uwagę, iż drugi punkt znajduje się w przychodni Kamat, gdzie zaszczepiła się podobna liczba, to zaledwie 1,5% aleksandrowskiej populacji. Do tego nigdy nie wiadomo, kiedy takie szczepionki trafią do przychodni. Na początku przychodziły w poniedziałek, także szczepiliśmy wtorek, środa. Potem się to zablokowało, w poniedziałki nie przychodziły. Szczepimy w tej chwili czwartek, piątek. Tak? Na ostatni tydzień kwietnia teoretycznie mamy zapisy na wtorek ze środą, ponieważ miałyby przyjść szczepionki w poniedziałek. Ale czy przyjdą w poniedziałek? Nie wiem. Także trochę też jest tak, że my no nie do końca wszystko jednak zależy od nas, prawda? I wtedy zobaczymy, co dalej. Jedna wielka ruletka. Przyjdą, nie przyjdą. Uda się znaleźć krótszy termin albo i nie. Tak czy inaczej, na szczepienie w Aleksandrowie nie ma co liczyć. Najpierw te 1500 oczekujących seniorów ma pierwszeństwo. Pozostajemy przy temacie pandemii, bo pandemia generuje również problemy, które coraz częściej dotykają dzieci i młodzież. W aleksandrowskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej nie ma dnia, by nie zgłosiła się nowa rodzina lub samo dziecko. Nasza gmina nie jest zieloną wyspą. Po ulicach Aleksandrowa chodzą 7- czy 8-latkowie z myślami samobójczymi. Pracownicy poradni zalecają, by zwrócić uwagę na swoje dzieci. To, że dziecko czuje się kochane, akceptowane, oddzielanie takiego jakby wypunktowania negatywnych zachowań, tak, od całości, bo często rodzice mają tendencję do takiego generalizowania i oceniania od razu tego młodego człowieka. Pierwsze takie kryzysy mamy u dzieci 3-4-letnich i to są najmniejsze dzieci, na których tutaj próbujemy wspierać rodziny i te dzieci w kłopotach. To nie są jeszcze takie czynne myśli samobójcze, ale bardzo obniżone nastroje, dużo lęków, niepokoju. Natomiast niezwykle nasilenie jest wśród dzieci 4. klasa, czyli takie przełomy edukacyjne.
Tutaj się pojawiają takie większe i czynniejsze myśli samobójcze. Natomiast takie, gdzie już wspieramy, tu współpracujemy z poradnią zdrowia psychicznego i dużo się dzieje, to są uczniowie klas siódmych. Teraz jest tego jakby najwięcej, potem jest szkoła średnia. Cywilizacja, szybkość, tempo życia, to, że coraz więcej dzieci rodzi się, medycyna poszła do przodu, więc jakby ratuje się wiele takich sytuacji życiowych, gdzie dzieci po prostu rodzą się naprawdę w ciężkich stanach z dużymi wadami, a ponadto no też z jakimiś mikrouszkodzeniami i one potrzebują tej diagnozy. To jest jedna przyczyna, druga świadomość rodzica. To zaledwie fragment reportażu Agaty Kowalskiej. Na całość zapraszamy po rozmowie tygodnia. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Samochód z butlami z tlenem skradziony przed tygodniem w Łodzi odnalazł się w Aleksandrowie. Michał Dulemba, właściciel pojazdu, rozwoził butle z tlenem do łódzkich szpitali. Niestety 6 kwietnia auto wraz z zawartością padło łupem złodziei. Prawdopodobnie dzięki wielu informacjom pojawiającym się zarówno w internecie, jak i w mediach, złodzieje przestraszyli się i porzucili auto. Wcześniej zdążyli już jednak wymienić w nim tablice rejestracyjne. Mimo to we wtorek do właściciela pojazdu dotarła wiadomość, że zguba znajduje się przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie. Byliśmy tam z naszą kamerą. Dzisiaj dostałem zgłoszenie, że stoi samochód podobny do mojego. Sprawdziliśmy numer VIN. Się okazało, że to moja zguba szczęśliwa. Z zawartością, czyli z butlami? Nie mogę, znaczy widzę, że są. Nie wiem, czy wszystkie, ale teraz podchodziłem do auta. To wszystko to, co było, jest, tylko jest poprzesuwane albo porozrzucane. Ja myślę, że to jest dzięki wielu ludziom, którzy udostępniali na portalu społecznościowym. Myślę, że ten rozgłos medialny też pomógł w tym wszystkim i auto, z tego co już usłyszałem od ludzi tutaj mieszkających, że zostało porzucone tego samego dnia, co zostało ukradzione, czyli tydzień temu we wtorek. Tydzień stoi i tak, są zmienione tablice rejestracyjne. Może po prostu przestraszyli się tego szumu medialnego, tej zawartości tych ważnych butli, które są dla szpitali przygotowane. Więc dlatego pozostawili auto w tym miejscu. Policja jest już na miejscu. Wie pan teraz, jakie dalsze kroki, kiedy będzie mógł pan odzyskać ten samochód? No czekamy na panów techników, żeby mogli samochód obejrzeć, otworzyć. Ja mam kluczyki, posprawdzać wszystko, ślady i będę cierpliwie czekał. Mam nadzieję, że uda mi się nawet wieczorem swój samochód odebrać. Butle były przeznaczone do łódzkich szpitali. Ja z synem Wielkanoc jeździliśmy, jeszcze rozwoziliśmy ostatnie butle, które zostały w magazynie. Zostało sztuk 10. W poniedziałek Wielkanocny zdążyłem dojechać do szpitala Kopernika. Zostawiłem 6, 4 butle miały trafić do szpitala Jonszera na rano, na wtorek. No i jak się okazało, no auto zostało skradzione. Od poniedziałku, 19 kwietnia, Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej wszystkie filie będą otwarte dla czytelników. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godzinach pracy placówki. Informujemy również, że Aleksandrowska Biblioteka dołączyła do obchodów 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Na obchody zaprasza dyrektor Krzysztof Kozanecki. W tym roku po raz pierwszy mieszkańców Aleksandrowa, a szczególnie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zapraszamy do wzięcia udziału w 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku z powodu likwidacji getta organizacje bojowe żydowskie wywołały powstanie. Powstanie trwało prawie miesiąc. Zginęło kilka tysięcy Żydów. Przypomnijmy, że narodowość żydowska stanowiła poważny udział mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego przez 150 lat historii naszego miasta. Dlatego wydaje nam się koniecznością wzięcia udziału w rocznicy wybuchu powstania w getcie. I dlatego drogą online zaprosiliśmy wszystkie szkoły z terenu Aleksandrowa Łódzkiego do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że uczniowie klas młodszych, klas starszych i szkół ponadpodstawowych wezmą udział w tym projekcie, który także przeznaczony jest dla osób dorosłych. W tym roku akcentowany jest udział kobiet w powstaniu w getcie warszawskim. Warto
żeby osoby dorosłe też zapoznały się z tym, jak kobiety walczyły w powstaniu 78 lat temu. Wystarczy albo wysłuchać swoich wychowawców w szkołach, albo wejść na stronę internetową biblioteki, a tam już będzie instrukcja dotycząca dalszego działania. A teraz w Telewizji Aleksandrów czas na ważne informacje dla kierowców. Na drodze krajowej 71 między Aleksandrowem a Rąbieniem w okolicach ulicy Wycieczkowej czekają na Was utrudnienia w ruchu. W tym miejscu z problemami trzeba się liczyć przez kilka najbliższych tygodni. Mimo że pogoda nie sprzyja, wszystkie prace związane z budową drogi S14 idą zgodnie z planem. Postęp rodzi jednak pewne konsekwencje. Od wtorkowego popołudnia kierowcy przejeżdżający drogą krajową 71 na odcinku między Aleksandrowem a Rąbieniem muszą liczyć się z utrudnieniami, ostrzega Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziś wprowadzono nową organizację ruchu na drodze krajowej numer 71 w okolicy ulicy Wycieczkowej. Ma to związek z koniecznością przebudowy instalacji wodnej, wodociągowej i gazowej, a w konsekwencji budowy ronda, które będzie stanowiło włączenie do węzła Łódź Teofilów. Zamknięty odcinek jednego pasa ruchu liczy około 100 metrów i w tym miejscu ruch będzie odbywał się wahadłowo i będzie kierowany światłami. Przewidujemy, że czas trwania, czas funkcjonowania tej organizacji ruchu to około 3 tygodni. Kierowcy muszą więc uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza ci, którzy drogą krajową 71 podążać będą dalej w stronę Konstantynowo-Łódzkiego. Tam od środy również czekać będą na nich utrudnienia. Wprowadzona zostanie kolejna zmiana w organizacji ruchu na drodze 71, tym razem w Konstantynowie-Łódzkim u zbiegu z ulicą Zgierską, która jest przedłużeniem ulicy Szczecińskiej w Łodzi. W tym przypadku także zostanie wyłączony jeden pas ruchu każdej z tych ulic, z tych dróg. W przypadku drogi krajowej 71 będzie to na odcinku około 150 metrów. Zostanie tutaj również wprowadzona sygnalizacja świetlna. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. Ta organizacja ruchu będzie funkcjonowała, jak przewidujemy, około 2,5 miesiąca. Docelowo droga ekspresowa S14 będzie mieć 28,5 km długości i połączy istniejącą autostradę A2 z drogą ekspresową S8. Jeśli prace nadal będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, S14 pojedziemy w 2023 roku. To serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów. U nas teraz czas na fragment rozmowy tygodnia. Ta po serwisie informacyjnym, a gościem Michała Kińskiego będzie dwukrotny olimpijczyk Robert Urbanek. Zawodnik MKS Aleksandrów opowie o przygotowaniach do nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Zapraszam na fragment tej rozmowy. Wszystko przebiega jak najbardziej pomyślnie. Praktycznie przez cały okres przygotowań teraz do Igrzysk jestem zdrowy, oprócz takich drobnych urazów, które praktycznie nie przeszkadzają mi w treningu, więc nie mam większych problemów zdrowotnych i praktycznie w 100% realizuję plan, także tak to wygląda. 90 tysięcy jednorazowych maseczek trafiło w tym tygodniu do Aleksandrowa. Będą rozdawane mieszkańcom za darmo w kilkunastu punktach na terenie miasta. Po raz pierwszy dystrybucją maseczek zajmą się również sołtysi, dzięki czemu wyposażony w nie będzie każdy chętny mieszkaniec wsi. Dzień dobry. No, przekazujemy 550 maseczek. Bardzo dobrze. Już tamte, co utrzymałem, już się skończyły. Teraz przyjdą normalnie mieszkańcy, powiadomię ich w tablicy i wszyscy będą przychodzić sobie, podejmę odbierać. Maseczki trafiły też do miasta. Byliśmy w Intermarszu, w piekarni Roźniakowski, u Stefańczyka w piekarni. Teraz jedziemy do kwiaciarni Konwalia. Będziemy rozdawali, żebyśmy się wzajemnie chronili. No jest nieciekawa sytuacja i na pewno każdy klient u nas dostanie taką maseczkę w prezencie od Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki. Tylko podpis od pana. I tak, 3 na osobę, 2400 sztuk jest. Gdyby było mało, 3 na osobę, maksymalnie tak. Jak gdyby było potrzeba więcej, to prosimy o telefon do urzędu i wtedy dowieziemy. Tu są, ma pan dwa pudła i co, pójdą jak świeże bułeczki, te maski, bo pan już drugi raz przecież bierze udział w tej akcji. Sam jestem ciekawy.
Bo sam dużo ciekawy, bo w tej chwili no, są w dostępie i no, zobaczymy. Na terenie gminy jest 90 tysięcy maseczek, 50 tysięcy trafi od nas do miasta, a 40 tysięcy mają sołtysi. To już jest drugi rzut, tak? Tak, drugi rzut maseczek. Przypomnijmy, że wiosną ubiegłego roku dzięki akcji aleksandrowskiego samorządu do mieszkańców trafiło 30 tysięcy sztuk maseczek materiałowych. Również za darmo dostępne były w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Teraz do dyspozycji są maseczki jednorazowe, a lista punktów dostępna jest w internecie. Kto nie ma takiej możliwości, może po prostu przy okazji zakupów zapytać o nie w sklepie. To serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. A zachęcaliśmy w nim m.in., by zgłaszali Państwo swoje pomysły do aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego. Czas, by to zrobić, minął w piątek, w samo południe. A co dalej, kiedy poznamy i kiedy będziemy mogli głosować na wybrane projekty? No i jak zachęcaliśmy do ich składania? Zobaczmy. Halo, halo, aleksandrowianinie. Aleksandrowianko, czy odpowiedzieliście sobie już na to pytanie? Chcesz zgłosić swój pomysł do aleksandrowskiego budżetu obywatelskiego? A, czyli wiecie, że to proste. Proste, ale zegar tyka. Na zgłoszenie pomysłu macie coraz mniej czasu. W piątek 16 kwietnia, dokładnie w samo południe, mija termin składania projektów, a do tej pory tych projektów już wpłynęło kilkadziesiąt. Są to naprawdę różne projekty, od tych takich miękkich, dotyczących realizacji różnego rodzaju projektów związanych z aktywnościami społecznymi, po takie bardziej konkretne, inwestycyjne. Wśród zgłaszających znajdują się zarówno debiutanci, jak i weterani, dla których takie zgłoszenie to nie pierwszyzna. Wydaje mi się, że czwarty. Czwarty raz. Tak, zgłaszamy, bo twierdzimy, że to jest fajna inicjatywa, gdzie można zrealizować fajne pomysły. Przede wszystkim takim chyba największym naszym fajnym projektem były lampy na naszej wsi, na kolonii Brużycy. W tamtym roku było Zgniatam, wymiatam, który też był bardzo fajnym takim pomysłem, gdzie duży, fajny odzew był ze strony mieszkańców. Wśród tegorocznych zgłoszeń do tej pory pojawiło się już kilka dotyczących choćby terenu skateparku. Mieszkańcy widzą potrzebę odnowienia tego skateparku, zagospodarowania tego miejsca w większym zakresie i zagospodarowania również tych terenów przylegających tutaj do skateparku, który codziennie odwiedzają dziesiątki dzieciaków na hulajnogach, łyżwo-rolkach i BMX-ach. Dobry pomysł i zgłoszenie to dopiero początek. Zachęcenie innych do oddania głosu na nasz projekt to kolejny etap, który może być całkiem dobrą zabawą integracyjną dla całej rodziny. W pierwszym projekcie bardzo się zaangażowały nasze dzieci, robiliśmy ulotki, staraliśmy się być w miejscach publicznych, żeby zbierać głosy, chodziliśmy z komputerem po naszej wsi, zachęcaliśmy, więc i Facebook. Myślę, że Facebook jest taką największą taką podporą naszą, gdzie reklamujemy dany projekt i staramy się zachęcać do głosowania na niego. Myślę, że każdy obserwuje, co się zmienia w naszym mieście i chyba chce więcej dla naszego miasta i dlatego korzystają ludzie z tego. Cały czas na bieżąco już analizujemy te projekty, które spływają i staramy się już je w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji wyceniać tak, żeby móc na zespole konsultacyjnym przedstawić już realność wykonania tych projektów. Przypomnijmy, że to są projekty, które wchodzą do budżetu na przyszły rok, czyli one muszą stanowić takie konkretne zadania o konkretnej wartości i muszą być wpisane do budżetu. Gdy minie czas na zgłoszenia, zbierze się zespół konsultacyjny. Projekty poddane zostaną analizie. Znajdzie się też czas na ewentualne odwołania, a już w maju przejdziemy do kolejnego etapu. Nastąpi już etap głosowania, o którym na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie przypominać. To co, wniosek już wypełniony? Brawo!
Serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów byłby ubogi, gdyby nie sport, więc czas teraz na informacje sportowe. Nie najlepsze, bo siatkarki Libero VIP Gwarant nie wywalczyły awansu do pierwszej ligi. W ostatni weekend w Mysłowicach odbył się turniej półfinałowy, podczas którego zespół z Aleksandrowa zajął trzecie miejsce. Klub jednak zapowiada, że z rozpoczęciem nowego sezonu celem będzie walka o awans. Siatkarki Libero VIP Gwarant zagrały w turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi. W Mysłowicach zmierzyły się cztery zespoły. Dwa z nich wywalczyły grę w wielkim finale. Zespół z Aleksandrowa w pierwszym meczu pokonał Baz Białystok 3-1. W drugim spotkaniu przegrał z Silesią Wolej Mysłowice 2-3. W decydującym starciu doznał porażki z Sokołem Mogilno również 2-3. Aleksandrowianki rywalizację zakończyły na trzecim miejscu turnieju półfinałowego i awans do pierwszej ligi muszą odłożyć przynajmniej o rok. Niedosyt pozostał. Co prawda podejrzewam, że gdyby nam ktoś na początku sezonu w zeszłym roku we wrześniu powiedział, że wygramy swoją grupę w drugiej lidze i awansujemy do półfinałów i tam będziemy walczyć już bezpośrednio o finał rozgrywek o awans do pierwszej ligi, to pewnie byśmy to wzięli w ciemno, bo zakładaliśmy przed sezonem, że z tym składem raczej obronimy tą drugą ligę, natomiast gdzieś tam szacowaliśmy, że środek tabeli to będzie niezły wynik. Tak więc wzięlibyśmy ten wynik w ciemno. Natomiast sezon się okazał taki, jaki był. Drużyna grała świetnie. Wszystko szło jakby ponad to, co żeśmy zakładali. No i pojawiła się ambicja zagrania o pełną pulę, czyli o awans do pierwszej ligi. No nie udało nam się tego osiągnąć. Turniej półfinałowy po prostu nam nie wyszedł. Były zespoły lepsze. Libero VIP Gwarant Aleksandrów to drużyna, która pokazała się z bardzo dobrej strony na szczeblu drugiej ligi grupy trzeciej. Zawodniczki duetu trenerskiego Maciej Tietjaniec oraz Izabela Kowalińska wygrały ligę i mogły powalczyć o awans. Tak. No na razie chcemy troszkę tydzień, dwa dać sobie takiego resetu, bo jednak zarówno zawodniczki, trenerzy, jak i my troszeczkę musimy ochłonąć. A od tego wszystkiego, co żeśmy przeżyli w tych Mysłowicach przez te trzy dni. Ale tak, wstępnie już jesteśmy jakby porozumieni, co dalej. Chcemy dalej oczywiście grać i chcemy być może otwarcie powiedzieć, że przyszły sezon ma być tym sezonem, gdzie chcemy się już w pełni zaangażować o walkę o pierwszą ligę. Libero w tym sezonie pokazał, że Beniaminek drugiej ligi może być najlepszym zespołem rozgrywek. Niewykluczone, że za rok spotkamy się w nieco innych okolicznościach. Nowacki ma tylko Horoszkiewicza, gdzieś tam pokazuje się jeszcze Sołtysiński. Teraz Pecyna będzie miał okazję na to, aby strzelić, jednak zagrywa do Sołtysińskiego. Sołtysiński, z Aleja Piłsudskiego na poziomie drugiej i trzeciej ligi w sezonie 2017-2018. Ale teraz zaraz dokończę Państwu, bo będzie szansa dla Sokoła Aleksandrów. Mocny strzał Igora Kani. Jakub Horoszkiewicz, ale już piłkarze Sokoła ruszają. Będzie okazja na to, ale bardzo dobrze zachował się Patryk Wolański. Broźd w kierunku Kasperkiewicza. Kasperkiewicz wygrywa głowę, ale to był za lekki strzał, aby piłkę, więc postanowił ją odebrać i udało mu się to dość bardzo szybko. Teraz Broś, strata Brozia, Lis, teraz będzie dogodna okazja na to, aby strzelić bramkę, coś nieprawdopodobnego. I teraz szansa dla drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego. Pada 2013 roku. Sokół zremisował u siebie. Tak zadecydował pan Mateusz Anielak. I teraz doskonała okazja była na to, aby strzelić. Sołtysińskiego. Sołtysiński musi opanować piłkę. Jeszcze Szymon Sołtysiński jest w polu karnym. Sołtysiński, będzie szansa dla Sokoła. Muszą zagrać piłkarze Sokoła, strzał bezpośrednio na bramkę, ależ tutaj świetnie wybił piłkę.
Teraz muszą uważać tutaj w polu karnym. Mamy rzut karny. No, pojawił się na boisku, teraz wykonuje jedenastkę. Marcioch kontra Kaniecki. Marcioch 1-0 dla gospodarzy. Mamy nadzieję, teraz Pecyna. Pecyna, ale broni tutaj kolejną szansę w polu karnym. Dośrodkowanie. Wychodzi Wolański. I Sołtysiński strzela, miał pustą bramkę. Szarpak minął jednego zawodnika Sokoła, teraz dośrodkowanie było. Teraz zagranie w pole karne i tutaj strzał. Będzie miał okazję na to, aby zdobyć kolejną bramkę, ale tutaj z numerem 26 Piotr Kasperkiewicz. Teraz już będzie szansa dla Kutnian. Już do środka do Sołtysińskiego, ale tutaj wyprzedzony Sołtysiński i będzie kolejna okazja, bardzo tutaj mało wykorzystywany w tym meczu. Teraz dośrodkowanie, ale bardzo dobra interwencja. 80. minutę, teraz Dziuba! Ależ poprzeczka Kacpra Dziuby, coś nieprawdopodobnego. Adamiak, świetnie to zrobił Adamiak, dośrodkowanie, teraz jest szansa kolejna. Jak zakończy się ta akcja, jeszcze tutaj szansa na to, ale mamy rzut karny. Coś nieprawdopodobnego, powiem Państwu szczerze. Ta jedenastka, Marcioch. Kaniecki broni, Bartosz Kaniecki wybronił. Broniony rzut karny wpłynie na zawodników Sokoła. Teraz będzie okazja, doskonała okazja, jednak piłka przeleciała. Nowacki w pole karne, jest Kaniecki, nawet w polu karnym wyskakuje Bartosz Kaniecki. Jeszcze Kaniecki uderza na bramkę Wolańskiego. Coś nieprawdopodobnego, no tutaj bramkarz Sokoła oddaje strzał na bramkę zespołu gospodarzy. No mógł tutaj zaskoczyć Patryka Wolańskiego, niestety nie zaskoczył, a Sokół Aleksandrów przegrywa. No każdy będzie chciał grać do końca, tak, i nikt nie będzie odpuszczał, bo sytuacja może być różna, tak, może się okazać, że jeszcze nikt nie spadnie z drugiej ligi i wtedy na pewno u nas więcej tych zespołów mogłyby się utrzymać. Ja myślę, że tutaj na pewno nikt nie będzie jeszcze kalkulacje mogą się gdzieś tam zacząć w czerwcu, natomiast teraz no, my musimy naprawdę się mega sprężyć, bo sytuacja no, niby się wydaje dobra, ale ona nie jest wcale komfortowa. To już wszystkie informacje, jakie dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Jest oczywiście coś do poczytania, bo jest dostępne już najnowsze wydanie Gazety 44. Zachęcam do lektury i zapraszam do pozostania z nami, bo już teraz czas na rozmowę tygodnia. Zapraszam w imieniu Michała Kińskiego. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To rozmowa tygodnia w telewizji Aleksandrów. Michał Kiński, witam i zapraszam. A moim gościem jest Robert Urbanek, olimpijczyk, dwukrotny olimpijczyk, a także zawodnik MKS-u Aleksandrów. Witam, Robert. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam. Na początek zapytam, jak twoje zdrowie, jak się przygotowujesz do Igrzysk Olimpijskich, jak to wszystko wygląda i przebiega, a jesteśmy na niemal 100 dni przed tą wielką imprezą. Wszystko przebiega jak najbardziej pomyślnie. Praktycznie przez cały okres przygotowań teraz do igrzysk jestem zdrowy, oprócz takich drobnych urazów, które praktycznie nie przeszkadzają mi w treningu, więc nie mam większych problemów zdrowotnych i praktycznie w 100% realizuję plan, także tak to wygląda. Często widzę, że podróżujesz po świecie. Gdzie ty teraz się znajdujesz? Znajduję się teraz w Warszawie, jestem między przygotowaniami, obozami przygotowawczymi. Wróciłem niedawno z Tallina, byłem tam u swojego trenera Gerda Kantera, a już pojutrze lecimy na zgrupowanie w Belek, gdzie będę przebywał prawie 3 tygodnie. Jest to Turcja, więc będzie ciepło. I z tego zgrupowania praktycznie prosto lecę na Puchar Europejski, Puchar w Żutach, gdzie 9 maja zainauguruje sezon i będzie to mój pierwszy start, więc już się nie mogę doczekać. No właśnie, trzeba się zapytać, czy na 100%, no na 100% to może nie, ale jaka jest obecna forma na to, aby pojechać na Igrzyska Olimpijskie, bo to minimum to jest 66 metrów, natomiast też jest inny ranking również prowadzony. Jak to wygląda i przebiega, jeżeli chodzi o twoją osobę, jakie są szanse na to, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie?
Znaczy w tym momencie gdzieś w tym rankingu znajduje się na jakoś w połowie około stawki, może trochę około jakoś 20 miejsca na 32, ale trzeba pamiętać, że poprzedni rok nie był praktycznie w ogóle brany pod uwagę, dlatego że był trochę wykluczony z tego rankingu, więc wszystkie sukcesy, które odnosiłem w zeszłym roku, praktycznie nie wchodziły punktacyjnie w ten ranking. Do minimum brakuje mi tam chyba 13 centymetrów właśnie sprzed dwóch lat, więc szczerze mówiąc, to rankingiem się za bardzo póki co nie przejmuję. Przejmuję się tym, żeby już w pierwszym starcie zaatakować to minimum i uporać się z nim, żeby później mieć jak najspokojniejszą głowę, żeby po prostu dalej się przygotowywać. Na jakich zawodach Ciebie zobaczymy przed Igrzyskami Olimpijskimi jeszcze? To znaczy, szczerze powiedziawszy, to jest bardzo płynne i ciężko powiedzieć, na których zawodach teraz będę startował, dlatego że to się zmienia jak w kalejdoskopie. Co chwilę mamy nowe informacje, że zawody są gdzieś odwołane, przełożone. Ten kalendarz jest już niby znany, ale jeszcze z menadżerem nie ustaliliśmy konkretnie. Nie mam żadnego zaproszenia na meetingi, więc myślę, że to będzie raczej przysłowiowo w praniu wszystko wychodziło i takie decyzje będziemy podejmować praktycznie na bieżąco. No, tak jak mówiłem, pierwszy start 9 maja w Splicie, w Chorwacji, no i stamtąd już prawdopodobnie Halle, Niemcy, no i ruszą starty, także myślę, że druga połowa maja to już będzie praktycznie samo startowanie, szukanie formy i szuka pierwszej takiej delikatnej formy i szukanie tego minimum, no i później jakieś tam drobniejsze obozy przygotowawcze, gdzie będziemy się przygotowywać do tak naprawdę na kolejnych startów. Natomiast tak jak mówię, no póki co ciężko jest cokolwiek powiedzieć w obecnej sytuacji. Jestem dobrej myśli, że to wszystko się ułoży i ten koronawirus nie będzie nam jakoś mocno przeszkadzał w wyborze i organizatorom w startach. Wracając jeszcze do tej epidemii, którą poruszyłeś, w ostatnim czasie pojawiła się informacja, że najlepsi polscy sportowcy, którzy szykują się do Igrzysk Olimpijskich, a także piłkarze, którzy wyjadą na Mistrzostwa Europy, będą mogli dość szybko się zaszczepić. Powiedz mi, jak to wygląda u Was? Czy rzeczywiście będziecie się chcieli wszyscy zaszczepić? Czy Ty będziesz chciał otrzymać szczepionkę? Bo wiadomo, że te testy tak czy inaczej będą na tych Igrzyskach robione. Jeżeli chodzi o testy, to są bardzo rygorystyczne, ponieważ praktycznie wielokrotnie sprawdzamy się przed wylotem, na pewno 48 godzin przed wylotem wykonujemy test PCR, następnie często na lotniskach wykonujemy krótki 20-minutowy test, także tych testów jest tak naprawdę co niemiara przed każdym wylotem na zgrupowanie, po powrocie ze zgrupowania, więc tutaj gdzieś pilnujemy, w COMS-ach doktorzy sprawdzają cały czas, czy mamy przeciwciała, czy gdzieś przypadkiem już nie przechodziliśmy koronawirusa, bo wiadomo, niektórzy mogą praktycznie bezobjawowo go przechodzić i posiadać przeciwciała. Także jeżeli chodzi o testowanie, to jest go naprawdę dużo i skrupulatnie to jest wszystko robione. Jeżeli chodzi natomiast o szczepionkę, to tak naprawdę dopiero wczoraj doszła do mnie informacja, że będziemy szczepieni i nie mogę się na ten temat nic wypowiedzieć, bo żadnej informacji nie mam, co, jak, gdzie, kiedy. Tak naprawdę usłyszałem tylko takie wstępne info, że będziemy poddani szczepieniom. Igrzyska Olimpijskie przed nami, no ty oczywiście już jesteś doświadczonym zawodnikiem, bo dwukrotnie byłeś na takiej imprezie, natomiast no, rządzą się swoimi prawami, wiadomo jak to jest, no ale ty, jeżeli zakwalifikujesz się na wyjazd i będziesz na Igrzyskach Olimpijskich, z pewnością będziesz myślał tylko i wyłącznie o medalu, prawda? Tak, no myślę, że nie ma co teraz myśleć nawet o jakichkolwiek wynikach i miejscach. Na pewno mój cel minimum to jest pierwsza ósemka, a wyżej to już na pewno walka o medal. No jednak tak jak mówię, trzeba przejść eliminację i ja wiem, że jestem w stanie to zrobić. Mamy nowe podejście z trenerem treningowe i myślę, że już mniej więcej wszystko układamy tak, żeby było akurat tego dnia dobrze. Miejmy tylko nadzieję, że nic po drodze się nie wydarzy i tam będę mógł zaprezentować 100% swojej formy tego dnia i jestem dobrej myśli, bo przygotowania idą bardzo dobrze, więc póki co wszystko napawa mnie tylko optymizmem. Tak sobie teraz patrzę na te wyniki z Rio de Janeiro i tutaj pozycje medalowe to Harting rzucił 68,37,
No chyba poprzeczka będzie znacznie wyższa na tych igrzyskach, jak ci się wydaje, bo to było 5 lat temu. Myślę generalnie, że poziom rzucie dyskiem trochę też wzrasta, pojawiają się nowi zawodnicy i wiadomo, to są specyficzne zawody i tak samo przed mistrzostwami w Doha wydawało się, że medal będzie w granicach 67-8 metrów. Okazało się, że złoto było 67 metrów, więc ciężko jest cokolwiek powiedzieć po samych tabelach, bo to są tylko suche wyniki, a za wynikami stoją ludzie, którzy muszą tego jednego dnia się sprawdzić i zaprezentować, więc wyniki to naprawdę ciężko jest prowadzić taką statystykę i można mniej więcej przewidzieć, jaki wynik będzie dawał medal i pewnie będzie to granica 67-8 metrów. No jednak mówię, no każdy przygotowuje się na maksa, jest ważny rok i po prostu nie ma co za dużo myśleć o tym, jaki wynik da medal, tylko trzeba przygotować się na 100% i zostawić 100% na stadionie, wtedy po prostu będę zadowolony. Jeżeli to da medal, to będę podwójnie zadowolony. To już kończąc naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zapytać, jak wyglądają te rzuty na treningach. Czy one są spokojnie w pobliżu 66-7 metrów? Bo wiadomo, że na treningu to nie ma żadnej presji. To wiadomo, że to też z automatu rzuca się, trenuje. Jest zupełnie inne podejście. Właśnie o to chodzi, że ja w ubiegłych latach wielokrotnie miałem tak, że rzucałem bardzo daleko na treningach już w marcu na przykład, dlatego zmieniliśmy z trenerem podejście nowym i mamy podejście takie, żeby sprawdzać się dopiero na zawodach. Szlifujemy gdzieś teraz technikę i nie myślimy o tym, ile dysk spada na treningu, bo często było tak, że miałem świetną formę na treningach i gdzieś wypadałem z koła, a potem jechałem na zawody i rzucałem 2 metry bliżej, bo nie mogłem rzutu utrzymać w kole, więc teraz ważniejsza jest praca na pewno nad techniką, nad tym, żeby to robić bardzo dobrze, a forma fizyczna według wyliczeń trenera powinna przyjść właśnie na ten dzień i powinna rosnąć w trakcie sezonu. Więc teraz jeszcze jestem w bardzo ciężkiej pracy, czeka mnie 3-tygodniowy obóz w Belek, tak jak mówiłem, w Turcji, więc jeszcze trzeba tego trochę zdrowia zostawić na treningach, skupić się na tym, żeby jeszcze trochę poprawić motorykę, wzmocnić siłę, szlifować technikę, a pierwsze takie luzowanie będzie już w maju, gdzie spróbujemy jeszcze z tej ciężkiej w miarę pracy uzyskać w miarę dobre wyniki, które powinny dać też minimum. Także tak jak mówię, póki co zbytnio nie myślimy o tym, ile spada dysk. Oczywiście wszystko jest w granicach przyzwoitości, to nie jest tak, że nie mierzymy i nie stresujemy się tym w ogóle. Cały czas są wprowadzone promiary, ta forma powoli idzie do góry, mimo ciężkiej pracy, więc jestem dobrej nadziei i myślę, że wszystko po prostu wyjdzie i wyjdzie właśnie na igrzyskach. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki i życzymy dużo zdrowia, bo to zdrowie jest dość istotne teraz. Bardzo dziękuję. Dzięki, bardzo pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa. Naszym gościem był Robert Urbanek. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To, że dziecko czuje się kochane, akceptowane, oddzielanie takiego jakby wypunktowania negatywnych zachowań, tak, od całości, bo często rodzice mają tendencję do takiego generalizowania i oceniania od razu tego młodego człowieka. Pierwsze takie kryzysy mamy u dzieci 3-4-letnich i to są najmniejsze dzieci, na których tutaj próbujemy wspierać rodziny i te dzieci w kłopotach. To nie są jeszcze takie czynne myśli samobójcze, ale bardzo obniżone nastroje, dużo lęków, niepokoju. Natomiast niezwykle nasilenie jest wśród dzieci 4. klasa, czyli takie przełomy edukacyjne. Tutaj się pojawiają takie większe i czynniejsze myśli samobójcze, natomiast takie, gdzie już wspieramy, tu współpracujemy z poradnią zdrowia psychicznego i dużo się dzieje, to są uczniowie klas 7.
Teraz jest tego jakby najwięcej, potem jest szkoła średnia. Cywilizacja, szybkość, tempo życia, to, że coraz więcej dzieci rodzi się, medycyna poszła do przodu, więc jakby ratuje się wiele takich sytuacji życiowych, gdzie dzieci po prostu rodzą się naprawdę w ciężkich stanach z dużymi wadami, a ponadto no też z jakimiś mikrouszkodzeniami i one potrzebują tej diagnozy. To jest jedna przyczyna. Druga, świadomość rodzica i możliwości, z jakimi się wiąże ta diagnoza. Zniechęcenie, lęk, frustracja, bo jemu się nie chce, on ma dość, cokolwiek zrobi, to jest za mało i z tym dzieciaki przychodzą, tak? Mhm. Szukamy mocnych stron tego dziecka, tak? Bo dzieciaki nie wiedzą, jakie mają mocne strony, bo ciągle słyszą, że są do niczego, że nie potrafią, że się za mało uczą, że pyskują. Telefon zaufania, słucham. Czegoś się boisz, tak? Mhm. A powiedz, a co to były za leki? Mhm. Najmłodszej tutaj osoby, która była list samobójczy, to dziewczynka miała 7 lat. To, co mnie martwi, to jest kwestia taka, że tych dzieci jest sporo. Dziennie tutaj w poradni około 4-5 dzieci z takimi trudnościami jest. Niestety odległe są terminy w poradni zdrowia psychicznego. I no, my próbujemy pomagać, bo niestety nie możemy się pogodzić z tym, że te dzieci chodzą po ulicach, że myślą o różnych rzeczach. Ostatnio myślą o tym, jak sobie zrobić krzywdę. I czekają na kolejną wizytę albo czekają na terapię specjalistyczną. Jest więcej na pewno kryzysów, jest więcej trudności emocjonalnych, tak? Jak na przykład wiem sama po sobie, że jak wcześniej, tak? Głównie to była terapia pedagogiczna skoncentrowana na trudnościach dydaktycznych. Natomiast teraz, w tym roku, zdecydowanie ma więcej, ja mam osobiście, terapii emocjonalnych, taki, o takim charakterze trudności emocjonalnych, takich społecznych. A powiedz mi, nie wiem, rodzice na przykład, oni zauważyli, że coś się takiego dzieje, że masz zły nastrój, że jakoś opuszczasz szkołę ostatnio? Brak tych relacji społecznych no, powoduje trudniejsze zachowania i gorsze funkcjonowanie młodych ludzi. To jest bardzo często autoagresja niestety. Nawet był taki moment tutaj w poradni, że z koleżankami mówiłyśmy, że jakbyśmy miały taki komfort i mogły, to byśmy się wyspecjalizowały w tej autoagresji, bo tyle było nastolatek na przykład z autoagresją. Przerażająca to była sytuacja. To jest tak, że to nie ty zrobiłeś coś złego, tylko te osoby dorosłe nie powinny się były tak zachować. Zanim zaczniemy pracować z młodym człowiekiem, to my na przykład preferujemy pracę dwutorową. Praca z rodzicem i praca z młodym człowiekiem, bo to nie jest tak, że cała wina, całe zło leży po stronie tego młodego człowieka. Gdzieś system rodzinny wymaga jakiejś, może nie naprawy, ale może jakiejś delikatnej korekty. Jeżeli na pewne rzeczy nie będziemy mieć wpływu, jak to dziecko jest mniejsze, nie nauczymy, nie damy tutaj dobrych przykładów, nie zamodelujemy pewnych zachowań, to dziecko starsze samo się nie domyśli. Natomiast zaczynają się kryzysy w rodzinach, dlatego że częściej domownicy są razem. Pewne sytuacje, które przedtem przebiegały w ferworze obowiązków codziennych, nie były tak dotkliwe. Natomiast teraz, kiedy są razem, pod jednym dachem, wiele godzin, zaczynają bardziej doskwierać i zaczynają się kłopoty. Zazwyczaj jest to taki kryzys trochę związany z szukaniem swojego miejsca, swojej tożsamości, bo to jest przypisane tak, temu okresowi dorastania. I ponieważ utrudnione są te relacje społeczne, rówieśnicze, a sprowadzone do tych internetowych, elektronicznych, często niestety mają formę no, niekorzystną dla wielu dzieci. Także to jest jakby mnóstwo przyczyn i dzieciaki po prostu zwyczajnie szukają kontaktu, możliwości wypowiedzenia się, wyrzucenia z siebie tych negatywnych emocji. A to, że teraz zostały zamknięte, no to różnie dla różnych osób to skutkuje. Ile procent dzieciaków, które trafia do Pani, z którymi ma Pani kontakt, ma tajemnice? O 90%, co najmniej. Natomiast ja szczerze powiedziawszy, głównie pracuję tutaj na kryzysach i przyznaję, że te wszystkie dzieci, nawet wiem, że kolejne dziecko podjęło kolejną próbę samobójczą, a rodzic o tym nie wie, że był incydent w domu, że działo się to podczas sytuacji domowej i nie powiedziało w domu. Aha.
Czyli rodzice są w domu, ale nie wiedzą, że ty wzięłaś lekarstwa, tak? Rodzice uważają, że rozmawiają, ale często jest to jednak monolog. Często to jest odpytywanie i jakby takie powierzchowne zainteresowanie tego, co się dzieje. Natomiast takich głębszych rozmów, takiego rozpoznawania, o czym myślimy, co nas interesuje, co nam doskwiera, jest troszkę mniej, albo no, próbujemy bardziej pójść w pocieszenie, w takie pokazanie, że to się da rozwiązać. Na 4 godziny powinnam tak takiej pracy dydaktycznej. Nie. Że więcej powinno być nagród, ale na co dzień myślę, że jednak kar jest więcej, bo po prostu nie mamy czasu dla tych dzieciaków. Jest trochę taka spychologia. No i one tak naprawdę na tym cierpią i z jednej strony ich wynagradzamy za bardzo, ale jak się dzieje coś złego, to myślę, że jakieś tam kary jednak się pojawiają i jest ich chyba więcej na co dzień. Każdy rodzic idealizuje bardzo swoje dziecko i wydaje się, że tutaj to, że jest rozbrykane, pyskujące, nie wiem, niegrzeczne, nie słucha, kładzie się gdzieś tam na podłodze i się rzuca na tej podłodze, to zrzucamy na masę różnych innych czynników, a nie na to, że problem jest w dziecku i tak naprawdę trochę w nas, bo chyba to zależy od nas tak naprawdę, jak my wychowujemy, ile czasu poświęcamy, co dajemy temu dziecku i jak je kształtujemy. Rodzice, tu bym się zgodziła z tą mamą, która przed chwileczką się wypowiadała, że jednak rodzice dużo dają, troszkę dają więcej przyjemności niż wymagają, że nadal dzieci nie uczestniczą w domu w takim codziennym życiu, bardzo mało dzieci ma obowiązki, jakby to życie toczy się bardziej na zasadzie dobrobytu, zabezpieczeń, natomiast oczekują, że dzieci za to będą wdzięczne i kiedyś się nauczą, kiedyś będą pewne rzeczy robić. Natomiast jeżeli my tego nie nauczymy, że się żyje według pewnych zasad, że są najpierw obowiązki, potem są przyjemności. Czasami mamy rodziców bezradnych. Tak, mamy rodziców bezradnych, którzy mówią, że próbowali kar, próbowali nagród i to nie działa. I co teraz, tak? Tylko że musimy sobie rozważyć proporcje nagród i proporcje kar. Jako dorośli najczęściej sięgamy niestety po kary. Czasami też jest tak tu w gabinecie, że to ja nie mówię, że rodzice są źli, bo to absolutnie sobie tego, na to bym nie pozwoliła. Natomiast starają się po swojemu, ale chcą być pewnym autorytetem, chcą mieć pomysł na rozwiązanie różnych sytuacji. Natomiast dobra rada to też do końca nie jest skuteczna. Natomiast bywa tak, że dziecko wchodzi tutaj do neutralnej osoby, zupełnie inaczej się otwiera, o innych rzeczach mówi i często jesteśmy takim też elementem kontaktowym, tak? Czyli rozmawiam z dzieckiem, ustalam też, jakby kieruję, a potem doprowadzam do tego, że rozmawiamy wszyscy razem. Myślę, że jest no, rzeczywiście dużo problemów, ale to już niezależnie od pandemii. Ja obserwuję, że jeżeli chodzi o naszą branżę, to jest faktycznie bardzo duży postęp potrzeb w zakresie takiej pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. Nasi bohaterowie. Nasi bohaterowie mają kłopoty. Kłopoty, z którymi nie dają sobie rady. Kłopoty, z którymi nie wiedzą, do kogo się zwrócić.